Znaczy, no tak w ogóle to jest jedna z najlepszych grafik Rembrandta. Poczekajcie się Państwo tu mów. I o ostatnim ekranu, i o wyższej alura. Z tym, że no przez to jeszcze było samo oprawiać. Około miesiąca. Tak, to jest właśnie ten plansze. Bliżej i wyżej. Troszeczkę niżej. O, wyżej ciutko. Kręci. Może być trzeba wydobyć i chodzę, prawda? To jest. No i później przechodzimy w alegorię, personifikację, postaci symboliczne, potem mamy mitologię. W mitologii znowuż też był taki podział, że najpierw mitologia grecka, potem historie z Owidiusza, mitologia rzymska plus inne historie, czyli między innymi królowa Semiramis i co tam jeszcze jest, aha, no i Likurg, też taka historia o Spartanach. Z tym, że portrety są ustawione nie w kolejności powstania tych sztychów, tylko w kolejności lat życia postaci przedstawionych. Jakie to są postaci? Co chciałby Pan wymienić? Tak dwie, trzy? Jakub Kettler, hrabina Devonshire, Jean-Baptiste Massé, Gustav Adolf. No, czy też nawet tutaj mamy taki poczet książąt Rzeszy Niemieckiej. Potem pejzaże i beduty i kończymy dwiema scenami batalii. Trudno tutaj w ogóle stosować. Znaczy, można mówić o różnicach, o wartości stylistycznej, artystycznej. Też artykuły też. Sztych wykonany na podstawie Martina Kapsterka. Nie, się zupełnie... Jeszcze pomyślał, że Pan ma...